Witamy serdecznie naszych gości i witam także naszą młodzież, a szczególnie gorąco witam dzieciaczki ze szkoły 132, które tutaj nam postawiają naszą uroczystość. Poproszę o oklaski. Wśród naszych gości, których już poznaliście częściowo, są następujące osoby. Witam serdecznie pan Ilespal Attila, pan jest radcą prawny ambasady Węgier i reprezentuje ambasadora Republiki Węgierskiej. Witam serdecznie gospodarza naszej dzielnicy, pana Krzysztofa Buglę, burmistrza. Ponownie witam gości pana Grzegorza Łupczyka, reżysera filmu, który młodzież oglądała przed chwilą. Witam pana Tadeusza Sembiraka. Pan jest uchodźcą z Polski, uczniem szkoły na Kronatorium. Serdecznie przedstawicieli związków zawodowych Solidarności, pana Jacka Kamińskiego i panią Halinę Kurpińską. Oraz pan z ZTP, pani Miszta, pani Janina Miszta. Witam serdecznie także wszystkich państwa dyrektorów przedszkoli, szkół, ośrodka pomocy społecznej, domu środowiskowego, wszystkich państwa, którzy do nas przybyli na dzisiejszą uroczystość. Są to gimnazja. Gimnazjum 123 z Białołęki, Gimnazjum Zespół Szkół 54 z Żoliborza, nasze z ulicy Elbląskiej, Gimnazjum 75 z Bielan i także nasz uczeń z pierwszej WMT wygrał ten konkurs i jest finalistą konkursu. Także już czytam i poprosimy Filip Dudycz, uczeń gimnazjum numer 123, zapraszamy. Tomasz Remiszewski, chłopiec z naszej szkoły. A to jest opiekun, przepraszam. Pana opiekuna zapraszamy, przepraszam. Serduszka są wykonywane przez uczniów naszej szkoły przy opiece tutaj pań. Adrian Kozera, uczeń gimnazjum 75 i pani opiekunka, pani Monika Dyńska. Zapraszam serdecznie. I gratulujemy. Dziękujemy za udział. Zapraszamy w następnym roku. Mamy nadzieję, że też będzie przeprowadzany. Alicja Wojciechowska, uczennica gimnazjum numer 54 i pani Monika Dębińska. Bardzo zapraszamy. Cieszymy się, że Żoliborskie Gimnazjum również wzięło udział. I to na przedłużenie naszej ulicy. Bardzo dziękujemy. Piotr Panasiuk, uczeń naszej szkoły. I tutaj opiekunami to są wszyscy. Piotrusia, gratuluję, Piotrek, wychowawczyni. Obok. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. 132 na występy. Oddaję głos opiekunce, która powie parę słów, co dzieciaczki będą śpiewać i pokazywać. Thank you.
Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy ze 132 Szkoły Podstawowej na Woli. To jest najmłodsza grupa uczniów 6-letnich. Od 1 września rozpoczęli naukę w naszej szkole. Niektórzy dopiero 6 lat skończyli w grudniu, więc no, są jeszcze młodsi. Przygotowaliśmy piosenkę po węgiersku Tigris i dzieci spróbują ją wykonać jak najlepiej potrafią. Także życzymy miłych wrażeń i liczymy na ciepłe przyjęcie. Gości. Przygotowaliśmy prezenty. Szkolne koło Origami przygotowało dla Was serduszka w kolorach polskich, a szkolna manufaktura pod kierunkiem pani naszej chemiczki Agnieszki Krupy przygotowała z kolei serduszka w kolorach węgierskich. Więc dla Was niespodzianki, bardzo prosimy. Parę słów na temat przyjaźni polsko-węgierskiej, bo to jest nasz dzisiejszy przewodni temat, chcę do Państwa skierować pan Grzegorz Łupczyk. Zapraszam pana serdecznie. No to ważna sprawa, słodkie rzeczy, słodkie nagrody. Zasłużone zresztą, brawo, pięknie zaśpiewali. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Radco, Panie Tadeuszu, bo to jest świadek historii, proszę Państwa, który może potwierdzić, czy to, co mówimy, było prawdą. My Polacy
nie mamy z żadnym innym narodem w Europie tak dobrych relacji jak z Węgrami. I to od 1000 lat. Od pierwszych piastów i arpadów. Polacy zasiadali na tronie węgierskim, Węgrzy na tronie polskim. No wystarczy wspomnieć chociażby królowę Jadwigę, ale i innych władców. Po stronie wspaniałym królem polskim był Stefan Batory. Mieliśmy wspólnych świętych i wspólnych błogosławionych. Kinga, błogosławiona, święta, to też Węgierka. Królowa Jadwiga, nasza ukochana królowa, córka króla węgierskiego, Kazimierza, Ludwika Węgierskiego. Natomiast matką Ludwika Węgierskiego była córka z kolei Władysława Łokietka. Więc po prostu na przestrzeni wieków te więzi się przeplatały. Nigdy się wzajemnie na sobie nie zawiedliśmy. Razem walczyliśmy pod Warną, pod Mohaczem. Wygrywaliśmy i przegrywaliśmy. Wspaniale zademonstrowaliśmy tę polsko-węgierską przyjaźń w czasie Wiosny Ludów. Generał Bem stał się symbolem. Wielu Węgrów nawet myśli, że to był Węgier. Ale z generałem Bemem było około 5000 Polaków, którzy ramię w ramię z Węgrami w czasie Wiosny Ludów walczyli o ideały wolnościowe. W czasie powstania styczniowego z kolei kilkuset Węgrów walczyło w szeregach naszych powstańców. Węgrzy nam bardzo sekundowali, pomagali, ażebyśmy odzyskali niepodległość na niwie dyplomatycznej. Ale również w 20 roku, nie wiem jak wyglądałaby bitwa Cud nad Wisłą, gdyby nie w ostatnich dniach przed tą bitwą, na kilka dni nie dotarł słynny pociąg wypełniony amunicją, bronią, pociskami. Nasza armia była przecież w fazie organizacji po odzyskaniu niepodległości. A Węgrzy całą swoją produkcję przeznaczyli na pomoc właśnie naszym żołnierzom. No i dzięki temu, myślę, przyczynili się znacząco do zwycięstwa nad Rosją sowiecką. I tak jakby to w tej sztafecie, że tak powiem, braterstwa był rok 1939. Węgrzy weszli w sojusz z Niemcami w nadziei, że uda im się odzyskać tereny, które im układa w Trianon niesłusznie odebrano. Czy możemy sobie teraz wyobrazić sojusznik takiego państwa jak Niemcy, sojusznik, który niewiele mniejszy jest od nas, a więc słaby, śmiało ustami najwyższych władz mówi, że wysadzimy tunel, którym można dojechać do granicy z Polską, a nie zgodzimy się na to, żebyście zaatakowali Polskę od południa. Czy sobie możecie wyobrazić, że sojusznik udziela schronienia? My, to są... Urodziłem się na Węgrzech i to jest cała w ogóle historia w 1945 roku w Peczu. Natomiast rodzice, którzy mnie przywieźli, sporządzali akt urodzenia w Sanoku, tam gdzie skąd pochodzili, i napisano mi Pest, PST, jakbym się urodził w dzielnicy Budapesztu, w Peszcie. No i mam tak dokumenta, nigdy później jeszcze tego nie procedowałem. To jest część mojej historii, można powiedzieć, że jestem jakimś tam świadkiem historii, bo moja znajoma, z którą jestem zaprzyjaźniony, jest tłumaczem z języka węgierskiego, wzięła mnie do Peczu, do szpitala, w którym się urodziłem. Musiałem znaleźć w swoich dokumentach
jaką zmiankę. Okazało się, że jest to niemożliwe. Ponieważ to, powiem, że to były czasy wojenne i ludzie się rodzili, martwi i tak dalej, ciężko było...